Dziecinnie proste pytania. Halo, halo, dzień dobry, Karolina Klasa, tak. Radio Parada z tej strony, kłaniam się. Tak, dzień dobry, Agnieszka. Agnieszko, a zagraj ze mną teraz w Dziecinnie proste pytania. No okej. Okay. No to jedziemy. Na co może być bilet? Na autobus. Komu nie ufamy? Komu nie ufamy? Urzędowi Skarbowemu. Jak ja lubię takie odpowiedzi. Co można zaprojektować? Dom. Gdzie się spieszymy? Do pracy. Co jest kwaśne, nie cytryna? Grapefruit. Co trzeba skończyć, jeżeli się już zacznie? Kąpiel. Rzeczywiście. Za co się złościsz? Za co się złoszczę? Za głupotę. Czy pokrzywa można zjeść? Tak. Jaki zwierz z rodzaju psów żyje dziko w Polsce? Wilk. Jasne. Co jest w kropeczki? Majteczki. Co chroni oczy? Okulary słoneczne. Stolica Portugalii? Lizbona. Oczywiście, oczywiście. Wielkie gratulacje. Szybko poszło. Całe szczęście. Szybko poszło i bezproblemowo i bardzo się cieszę. Mam dla ciebie zestaw kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych dla pań firmy Delia Cosmetics. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Czy życzysz sobie kogoś pozdrowić? Pozdrawiam całe Radio Parada. Pozdrawiam Roberta i moje dzieci. Ściskam was mocno i bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Trzymaj się. Cześć. Radio Parada 93 FM.